Cześć, siemanko, witajcie w Plendingu na moim kanale. W dzisiejszym odcinku witam was na M-Kliku, o właśnie. Witam was na M-Kliku. W dzisiejszym odcinku lecimy z siełem rzepaku. Bo tak. Znaczy, no, pracownik sobie będzie siał, a ja będę zbierał prosą osłonę. Ale zanim pracownik będzie leciał, to pierw muszę mu dwa poprzeczniaki zasiać na pol numer 42. Bo on pole numer 42 będzie siał. Ja wiadomo, że tutaj tej krzak, w tej wolce te dwa poprzeczniaki zrobić. Mnie to nie zbawi, a przy okazji będę wiedział, ile pole numer 42 ma hektarów. Bo oddałem sobie prosida. Ja go miałem w ładach, ale nie był zaznaczony. Dobra, te kamienie tu są. Mógłbym to pozbierać. Ale dobra. Niech będzie. Przelecimy sobie tak. Oczywiście tu bez kultywatora było robione. Tylko od razu było mulcherem przejechane. Tak jak było widać w poprzednim odcinku. No i od razu sieknie. Żeby jak najszybciej to te sezony lecieć. Bo wiadomo, ja też chcę szybko te sezony w miarę przelecieć. Z tego względu bym mógł zakończyć już serię, tak? Przecież wiadomo, że tutaj do końca serii to jeszcze daleko, daleko, ale... Ale skoro mogę sobie to przyspieszyć... Bo ja staram się tylko po rzepakach uprawiać. Generalnie kiedyś wszystkie pola uprawiałem. Bo ogólnie takie... No dobra, w sumie dużego masa ja nie miałem. Makornika nie mam dużego. Bo stoi na sklepie, zaraz go od niego wsiądę. Dobra, dwa poprzeczniaki zrobione. 14 arów zasiany. Dobra, siej z tym. A ja wsiadam dużego. Biorę prasę kuna. Tą prasą jeszcze nie pracowałem, przyznaję się. W tym farmingu. Bo zawsze case'a sobie prasę brałem. Zobaczymy na 220, ile będzie robić. Bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ile jest belka ton. Mam tak 7 maksymalnie ton. Więc zaraz to sprawdzimy. Jedziemy na to moje największe pole, jak na razie, czyli 72. Bo tam jest słomek, pamiętacie, z ostatniego... Wróć przed ostatniego odcinka. I tego jednego wcześniej. Jednego czy dwa wcześniej? Teraz już kurczę nie wiem. Któregoś z tych? 21 chyba. A to jest 24. Czy 23. A, wyrąbany. Nie pamiętam. Dobra, zacznijmy w sumie od góry, bo jest najwygodniej. Od tej wcinki zaraz zobaczymy w sumie, ile ta belka ma. Bo nie wiem, czy taką robić, czy zostawić. W sensie, czy taką zostawić, czy zmniejszyć na 180, bo 180 to by było 6 ton. A to jest 8 ton, więc chyba będziemy skracać je. Nawet ponad 8. Więc będziemy je zmniejszać. Będziemy robić 180. Ale widzę, że ta prasa jest mega dokładna. Bo kiedyś było, tak nie było. Tam lekko mogło się ominąć, to ona i tak wzięła, tak? A tutaj widzę, że ona tak mega, mega dokładnie bierze.
Cześć, Stynku. Nie wiem. Patrz, nie zobaczyłem ile za kaftana. Zagadałem się. Zapatrzyłem się na tego kuna i nie spojrzałem na licznik. 3600 chyba było. Jak była połowa belki. Siedem ton, dobra. To siódemki mi wejdą. Siódemkę wejdzie. Do paszowozu. A mi się zdawało, że A, nie, może to dobra. Nie, może mi się pomyliło. Może są było faktycznie 7. Nie wiem. Na pewno jak siano robiłem, to na 180 to szóstka wychodziła, 6 ton. Ale dobra, nie wiem. To ten narożnik trzeba zabrać ładnie, o. Osiem cztery? Komuś też chyba ma 8-4. Więc jedziemy na tym. Krudziolkie te kosteczki takie. Krótkie, nie krótkie, ale 7000 litrów mają, więc. Więc lecimy na 7000. No mamy 7 minut odcinka. On sobie tam ładnie sieje. Sieje. 6,43 zasieje. I tutaj te dwa rzepaku. A tutaj chyba sobie uprawię to. Znaczy, no będę musiał uprawiać, to wiadomo. Chyba sobie to uprawię i zanim. I zacznę tutaj chyba już kukurydzę siać. Żeby była na kiszonkę. Tyle co tam przeczkarnią sobie wypożyczę. Nie wiem, czy ten silos nie pęknie na tą kiszonkę w sumie. No zobaczymy. Nie powinien. Powiem wam, że ten system sezonowy mi się bardziej podoba niż w 19, bo w 19 to się w 19 można było sobie ilość nie wybierać, tak? Że sezon mógł mieć na przykład na pora roku 3 dni. 3, 6, 9, 12, 12 i chyba 24. Ale to nie wiem, czy 24. Na pewno 12 dni się dało ustawić, to wiem. 12 dni to chyba wychodziło, że wczesna wiosna było 4 dni, tak? Tak. No, powiem wam, że to za długo. Ja zazwyczaj gram na szóstce, bo to jest taki optymalny, wiecie? Bo szóstka to jest taki optymalny ten season. Bo na trójce to troszeczkę za szybko. A znowu na dziewiątce to jest za długo. Więc ja zawsze gram na sezonie 6 dni. Bo to jest wtedy najlepiej, bo wtedy masz 2 dni manewru. Na przykład jak trzeciego jest lekko chłodniej, no to czwartego dnia przykładowo wiosna, tak? No to ta temperatura ziemi zawsze tam skoczy 2 stopnie. 1-2 stopnie. Więc to jest takie większe pole manewru. Więc ja zawsze gram na sezonie 6-dniowym farmingu. Ale na temat sezonu chyba się wypowiem w 19, jak będziemy na Hezrunie. Ale tutaj napotknąłem to, no bo jest sierpień. O, przez przypadek sobie klikłem słuchawki. I tak się zdziwiłem, co mi gada do ucho. Klikłem sobie włącznik od słuchawek. I babka mi powiedziała, że słuchawki są w pełni naładowane, więc elegancko. Bo tak przez przypadek, tak sobie leciutko klikłem i tak nagle zaczęło coś mi gadać i tak się przycichnąłem na chwilę, bo nie wiedziałem co to, ale już wiem. Dobra, tam tu pola prawie zasiał. Oczywiście używam małego, no. Jak widzieliście, mniejszego makornika, siódemki do siewnika.
On sobie tam lata z siewnikiem 6-metrowym. Niech sobie lata, no wiadomo, bo odcinek to odcinek, tak? A w kolejnym odcinku sobie zrobimy siewy. Gdzie już na pewno ja będę siał, ale to chyba duży. No powiem wam, że warto mieć dwa siewniki. Jeden większy, drugi mniejszy. No, że tym mniejszym to sobie mniejsze pola łatwiej się sieje. Ale nie tylko. No to też na odcinku, tak? Bo jak potrzebuję dużego makornika do jakiejś pracy, no to wiadomo, że już siewnik odstaje, tak? Na przykład makornikiem jak uprawiam ten koralny, no to wiadomo, że dużego makornika potrzebuję, a mały wtedy jest wolny, więc już może od razu sobie siać. Więc tak naprawdę ten 8-metrowy siewnik na razie mi się nie przyda. W kolejnym odcinku będzie przydatny. Siewnik do kukurydzy 9 metrów chyba od razu sobie kupię. Jak on się nazywa? Kwernelanda, no właśnie. Bo 15 to już jest za duży, bo to jest 12 metrów, to nie. Ale taka dziewiątka? Ja myślę, że taką dziewiątkę bym chętnie przygarnął. Bo tego Azurita mam na Alengradzie, więc nie chcę też tego samego brać tutaj. Wiadomo, tej kukurydzy na początku jakoś dużo nie będzie siane. Ale duży ziemnik do kukurydzy musi być, bo to wiadomo, jak będę chciał sobie zasiać przykładowo słonecznik na jakimś większym areale, no to wiadomo, że większy siewnik się przyda, tak? Do zbóż mam dwa siewniki, więc na spokojnie. A, nie musi się czytać. Czy na jesień 52? Nie, walnę sobie na... Właśnie nie wiem, jak to zrobić. W sumie na jesień przydałoby się kiszonkę walnąć. Te parę przyczepek, żeby już było, tak? Wiadomo, że to dopiero za rok będzie tutaj zbierane. Więc we wrześniu chyba kiszonkę sobie zrobię i kupię sobie te krowy. Bo ja nie mam chyba szczepów kupionych. Nie, nie ma. Tylko że wtedy znowu będę musiał cały silos wyszufrować. Więc to też tak średnio, powiem wam. Wtedy bym musiał cały silo znowu wyszuflować, aby móc kiszonkę z kukurydzy ładować, tak? Więc chyba zrobię sobie może na zwykłą trochę. Może na zwykłą trawę sobie zrobię teraz. Na zwykłą trawę sobie zrobię. Łąkę, no, trawę skoszę i sprasuję. A nie, w sumie do tego. Do tego trawy nie przyjmują, tylko siano i słomy. Myślałem, że do strychu wrzucę, ale jednak tam nie przyjmują. Musiano... Dobra, w sumie nie wiem. Przydałoby się powoli już ruszyć. Najlepiej, jak już będzie trawa sprasowana. Bo chyba trawę sobie sprasuję. Nie będę robił siana. Bo siana parę belek. Parę belek mam. Właśnie trzeba zbierać w ogóle na pracę. Jednak zacznę sobie chyba od okrągłych na razie. Tutaj chcę sobie okrągłe robić, no bo nie chcę od razu też kostki od razu walić, no bo wiadomo, że na Hojbulero nie mam kostkę. Na Alengradzie nie mam nic jeszcze, ale mam tam szczepę samozbierającą, więc no.
Jakoś tak. A belki też warto porobić, bo wiadomo, że za to jest osiągnięcie chyba za 75 belek trawy zrobionych. Belek kostek. Jeszcze nie wiem, czy te belki muszą być typowo belki, czy kostki mogą być. Ale kostki też chyba mogą być. Ale nie wiem. Powiem wam, że trochę tych kostek tutaj się zrobiło. Gdzie jestem? Stworzone bele. 22 kostki już są zrobione. Są już zrobione. Więc mamy to na 22 paszowozy. Już. Więc ja słony nie muszę już pracować przez najbliższe dobrych 6 sezonów. Bo raczej oni takiego paszowozu szybko nie wpierdzielą. Bo tam jest 24 tony. Więc oni raczej szybko tego paszowozu nie ciągną. O właśnie, wiem co chciałem zobaczyć, jak już jestem. Cenę miodu. O, ja mam tyle upraw. I sorgo jeszcze nie całe. Bo sorgo jeszcze na przyczepie jest chyba z 10 ton. Więc mam chyba 57 ton, coś takiego. I co, ja chciałem miód. Gdzie jest miód? 2... Co dzisiaj mamy? Sierpień to... Ooo, to nie. 3400 ma niby być. Tak pokazuje. Nie, za 2600, to jeszcze nie, to jeszcze miód musi poczekać. O! A co to tam na takie cienkie jakieś były? Nie wiem, podejrzane to było. Ale dobra, FPS już wróciły. Więc nie wiem, co to było, szczerze mówiąc. Dobra, mamy 15. Więc elegancko. Dobra, ja odpalam sobie coin masera, bo w sumie nie grałem od rana. Od rana? Od wczoraj. Na 23 sobie grałem. Dobra, snapy trzeba pootwierać gier. Snap w sumie trochę ważniejszy jest niż gra. Bo wiadomo, na snapie się dni robi, a w grze to tam wiadomo. Dobra. Jest 15 za minutę. Więc ja więcej roboty chyba nie miałem zaplanowane na dzisiejszy odcinek. Bo pierw miał być skoszone i pozbierane. Znaczy skoszone. Spracowane i pozbierane, więc przyjadę tą przyczepą tutaj. Jedną zbiorę, a resztę zostawię. Resztę zostawię w sumie poza odcinkiem, co zbiorę. Tylko nie wiem, ile to ona tam przyczepa belek bierze dokładnie. Ale dużo tutaj chyba nie zostałem. Jeden, dwa. Cztery przejazdy jeszcze. Cyk, 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 cyk. Dobra, wiadę, w sumie to nie wiem dalej. To mnie bardziej pasuje. Dobra, snapy pootwieramy. Więc można teraz gierkę odpalić. No trzeba się trochę przybliżyć, bo mi się zdaje, że trochę za daleko jestem od tego mikrofoniku. Ale nie wiem, nie znam się. Arik, Arik. Coś ty Arik wysłał. Dobra, więc elegancko robotka zrobiona, więc zaraz przyjedziemy jeszcze sobie tutaj
No miniaturkę jak my sobie trzepnę, to na spokojnie. U miniaturkę się nie martwię akurat. A tę miniaturkę teraz dwa będzie trzepnąć. Dobra. Jeszcze dwa przejazdy króciutkie i będzie finał. Nie wiem, czy tego Felsbruna od razu idę nagrać, czy nie. Czy już nie będę zbyt zmęczony. No ja ogólnie nie lubię tak nagrywać, jeden po drugim. Że w sensie wiecie, że jeden skończę i od razu lecę drugi nagrywać. Nie lubię tak zbytnio. Chyba sobie poczekam 10 minut. Coś tam żniwa to. Nie wiem. Niestety tak. Nie podoba mi się to. Bo to tak wyszło znowu. Tak jak kiedyś mówiłem na jakimś odcinku. Że jak są siebie, to na każdej serii. A jak są żniwa, to też na każdej serii. I tak się mnie niestety stało. Wczoraj na Warmii żniwa nagrywałem. Na Warmii? Nie na Warmii. Na Wielmożej. Na Wielmożej sobie nagrywałem żniwa. Dobra, wracamy na gospodarstwo z tą prasą. Biorę tą szczepę i jadę jeden kurs zabrać. Nagrywałem żniwa. Na czekach też są żniwa. Na czekach też są troszeczkę dłuższe żniwa. No tam to się nie da tak wejść. Przykładowo godzinę i wyjść. Bo ostatnio się przekonałem o tym, że kosiłem rzepak, to zeszło mi za 5 godzin. Więc z pszenicą dużo lepiej nie będzie, szczerze mówiąc. Bo wiadomo, jak to pszenica sypie. A ja mam tak ustawione pszenicy pola, że są daleko do łożenia. Więc tam dwa zestawy na okrągło będą musiały latać. Więc tam też trochę zejdzie. Dobra, tej pracy nie układam, bo zaraz ją będę używał do miniaturki. Więc niech tutaj na razie stoi. Trzeba zobaczyć, jak to się zmieniało, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Co to tylko... A, to się tylko B klikało, dobra. Nie, bo myślałem, że tutaj jest jak w 19 miałem tego autoloada. I tam mogłem sobie wybierać. I tam było naprawdę dużo, bo tam były palety. Takie. Było dużo do wyboru. Trochę zrąbałem, bo przez pole przeskoczyłem, ale... Tam nie ma nic zasiane, tylko zwapnowane to. Ogólnie zwapnowałem wszystkie pola. Bo tego nie powiedziałem. A ile kostek? 33. A rybne jak 32 sztuki wejdą mnie na tą szczepę. I jedna kostka nie wejdzie. Bo jest innego rozmiaru. Więc ją się tam ręcznie jakoś wrzuci. A wiadomo, że jak zostaną dwie, no to nie będę wracał specjalnie po dwie kostki, tak? I sobie wrzucę je. Jeden to jest jedna kostka. Trzy kostki to jest 10%. Czyli mamy 30 kostek. Czyli po trzy kostki będą się wrócić. No to na pewno nie będę wracał po to. Sobie wrzucę na przyczepę to ręcznie. I jakoś tyle tam dojadę w domu. Więc na spokojnie. Bo kostki, belki siana w sobie też tak zwoziłem. Że jak miały inny rozmiar, to wrzuciłem sobie na przyczepę. Fakt, że trochę obciążały. No widzicie? Ta kostka jest za duża. No po prostu inny rozmiar.
Dobra, wiem, że nie przyjmujesz w różnych rozmiarach. O, i sobie leż tam na górze. Dobra, jednak nie będziesz leżeć. O, tak, przez środek sobie przeskoczę. Właśnie zastanawiam się, jaka to związa, ale jakoś dobra. Dwadzieścia sześć. Kurde, jedną kostkę nie wiem. Jednak 28. Czyli stały 2, 4, 5. No, przecież Y zrobię i sobie jako pasami to zepnę. Jedna. Jakoś te 5 kostek zmieścimy. Że to nie będzie najładniejsze układanie kostek, ale wiadomo, to ma spełnić swoją rolę. Tu, żeby trochę wyżej je podnieść. Druga. No i te 3 kostki się zostały, więc... Szczerze mówiąc, myślałem, że wchodzi 30 kostek, bo tak jak jedna kostka to było 3%. To tak by pasowało, nie? Ale no niestety. Czy jakby ten górny szczyt by się odwrotnie układał, to by może lepiej by było. Bo wtedy zmieścił więcej kostek. Na pewno nie było 28, tylko więcej by było. Było tam około 40 kostek. 2, 4, 5. No 10. 8, 20. No 30 kostek by weszło, tak? Wtedy jakby chcieli, no to jeszcze u góry by rząd by się położyło. Tak jak leżą, w poprzek. I by było gitara 7. No dobra. Powiem wam, że trochę będzie ładunku tego. Jak tu każda kostka jest po 7 ton. My to zrobimy 32 kostki, no bo jedna jest ponad. Tutaj ma 8 ton. No to 7 razy 3. To jest 210. Uuu, to 250 ton słomy dało. Coś koło tego. Dobra, wlazłem tu jakoś. Co się z tą kostką stało? O, ty pieronie, jeden. Aha, czyli ty teraz będziesz spadać, bo jesteś większa. Więc nie mogę ciebie tak położyć. O, dobra, leżysz jakoś. Dobra, jadę do domu jakoś. Jakoś dojadę, nie? O! W sumie nie chcę was zanudzać. Żeby nie było, żeby był zbyt długi ten odcinek, to zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, wpadajcie na kolejny film. Trzymajcie się, ciepło, cześć.